pracowałem. Tyle lat człowiek mundur nosił, wojował, a teraz chodzi borem lasem o pustym brzuchu i suchym pysku. Ręce do góry, bo się akulę wydecha. O, do diabła, to nas jeszcze tu więcej? A jesteś pan gajowy, czy sam pan leśniczy? Celujesz do mnie z laski, czy masz prawdziwą flintę? Ja jestem sławny zbój Sarka Farka, znany za dziewiątą górą, za dziesiątą rzeką, przed którym wszystko drży, co żyje. Te, mój zbóju, a czy nie mógłbym na ciebie popatrzeć chociaż jednym oczkiem, żebym wiedział, jak ty właściwie wyglądasz? Nie radzę ci. Kto na mnie jednym okiem spojrzy, cholerny strach nim ciepnie, wszystkie włosy dęba mu stają. Kto na mnie obydwoma oczyma spojrzy, gęsia skórka na całym ciele powstaje. I ten do samej śmierci nie będzie wesoły. Ale na kogo ja groźnym okiem, ten w tej minucie bzika dostaje. Z różnym wrogiem wojował, ale strachu jaką brzyw jeszcze nie zaznał. Mój zbóju, ja chociaż jednym oczkiem. Sam tego chciałeś. No nie. Nic z tego. W takim razie ty zróbże do mnie to grać. To już się robi. Kryci turek basama, terentety, tuti franti. Piaska twoje niebieska. A idziesz ty mi z takim okiem. A niech to piorun strzeli. Całą przyjemność mi zepsułeś. No jak ja mam cię mordować, ten ty mnie się nie boisz. Ty już od godziny powinieneś być młynarzem w żarci młynie. Młynarzem? Bracie, to nie byłoby takie złe. Każdej pracy się najmę. Szukają tam może czeladnika. Diabła tam. Cały dzień ten gruchot stoi cicho, ale między 10 a 11 zaczyna dudli, dudli. W tym czasie żadna żywa dusza nie może się tam zjawić, gdyż diabli ją złapie, każą grać dla bieskiego mariasza. Kto przegra, zaraz go katrupią. A to ci chryja. Tam ścieżko idzie wystrojony młodziejaszek. Schowaj się, nie przeszkadzaj mi w pracy. 19, 20, 20, 20, 20. No nie, bo nie tutaj. No, ładny adres zanim ten rok. Wyślą człowieka na poszukiwanie jakiegoś zakichanego pustelnika i powiedzą tylko 30 kroków. Dalej stoi tabliczka. Pieniądze albo życie. A to co? Szerz pasek! Zamień się łobuzie w kamień. Ale co to? Tu jest jeszcze ktoś. Czy pan, panie szanowny, nie jest przypadkiem pustelnikiem z Folastykiem? Ale skądże, pani ładny, ja też zostałem tu napadnięty. Jak Boga kocham, całkiem skamieniały ten krycer. Abrakadabra, hokus pokus. Już, i co pan na to? Ojejku! Tak to ci dopiero sztuka! Wybaczy pan, panie ładny, żem taki śmiały, ale w jakiej to później tak dobrze pitraszą? Powiedziałbym, ale by was strach obleciał. Żółto dziubku, zapamiętaj sobie, że strachu jaką drzew jeszcze nie zaznał. No powiedz pan, gdzie to tak dobrze pitraszą? Piekle. Oj ty pało drewniana! Jeżeli taki jest ten ogień piekielny, to chyba i ta smoła nie taka straszna. No, informacjami w tej materii służyć niestety nie mogę. A kto chce wiedzieć, musi się sam przekonać. Właśnie o podobne rzeczy, żebym się tego kamiennego węcława wypytywał. Stręczył mi jakoś czarci młyn. Ależ panie Dragon, a po co ci czarci młyn, kiedy można zejść prostą drogą? Dokąd? A, podpiszcie mi ten oto cyrografik. I sprawa załatwiona. Z tym to będzie ciężko, panie szefie. Ja pisać nie umiem. No, chyba żebym postawił trzy krzyżyki. O, no, 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 ten znak tam na dole. Nic nie jest wart. Nic na to nie poradzę. Adieu. Gdybym znał jeszcze tę drogę do młyna. Ależ to drobnostka, panie Dragon. Szansz passe! Głowo przemów. Do diabła, wszystko mi sierpło. No, a którędy droga do czarciego młyna? Prosto nosa, ty cwaniaku. Gadaj zaraz, ty zbóju. Ten pan to magik, nie zadzieraj z nim. Ci powiadam, prosto nosa. Prosto nosa. No to chodźmy, panie Dragon. Kawałek drogi pójdziemy razem. Panie magik, odczaruj i pan resztę. Szansz pasę! Wszystko mi ścierpło. A na drugi raz bądź ostrożniejszy, zbóju. No, to do widzenia, panie Dragon. Życzę szczęścia w czarci młynie. Ja tu mam jeszcze sprawę do pustelnika. Panie Bogie!
ciebie bardzo upodobał. Czuję idący zapach spalenizny, niezawodny znak szatański mamidył. A paga szatanas! Ależ ojcze, wiem, korzonki, szarańcza i źródlana woda, nie licząc tego chleba niebiańskiego, który ci tu przynoszą anieli. Ojcze scholastyku! To królewna Esperanta, znikaj stąd pokuśniku i to piekielne jadło zabierz stąd do diabła. Muszę czym prędzej utonąć w modłach. A nie zniknę, ja bardzo lubię takie palmy. Ego to Cicisu! Bo nie lubię łaciny, wobec tego znikam. Mawuala, znowu zatopiony w modlitwach, czy mnie nie widzisz? Dobre nieba, co za niespodzianka. Czemu zawdzięczam odwiedziny waszej miłości? Ach, ojcze, ja za tego sędkowanego pawiana nie wejdę i tyle. Drżę na myśl, że wasza miłość mówi o... Zgadłeś, ojcze, o księciu Romualdzie Transparenckim. Wyobraź sobie, że dziś znowu prosił tatusia o moją rękę. To nie wasza miłość pojmie za męża księcia Izydora. A Kasia mówi, że Izydor ma kuku na muniu. Kuku na muniu? Jak wasza miłość może dawać wiarę prostackim szczercom to dziewuchy? O, Kasia zna się na chłopcach. Mój Bożek, ja tej naszej Kasi zazdroszczę i śmiesznej zawodników. Wyobraź sobie, że ta dziewczyna ma co tydzień nowego zalotnika. Co tydzień? Powstrzymaj te płoche słowo, wasza miłość. Każdy z nim mościsz drogę sobie do piekła. Sakra ble, jak kogoś boli serce, tak jak mnie, to nie dobiera słów. Chwyta, chwyta, chwyta pierwsza lepsza. Ojcze scholastyku, ja muszę mieć chociaż jednego takiego chłopca, jak ma nasza Kasia. Po nosach nie śpię. Ciągle myślę, jak powinien wyglądać ten mój narzeczony. Wiesz, powinien być rosły, raczej brunet, nie blondy. Chciałabym, żeby miał oczy błękitne. No krótko mówiąc, żeby był piękny. Piękniejszy od wszystkich amantów Kasi. Piękny jak Aniu. A jak się da, to jeszcze piękniejszy. Biada wasza miłość, to bluźnierstwo. Ależ ci starsi panowie mają ciasne poglądy. Prawda, wasza miłość? Och, pardon, pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem Lucjusz, magister nauk tajemnych. No i tego starego z Bereźnika knący synowiec. Mamidła szatańskie! Ależ nie wstydź się, stryjku, królewna na pewno nikomu nie powie, że sobie od czasu do czasu dogadzasz. Pomijocie diabelski! O, nie lubię łaciny. Ależ ojcze, nie psuj mi radości z tak miłego spotkania. A gdzie jest ten Lucjusz? Nareszcie w pieple. A ja go sobie bez ciebie znajdę. Panie Lucjuszu! No, to dopiero będzie wstyd, jeśli ta smarkula po ludziach rozniesie. O wyśleszcach se tu wyśmiewuję, jakby to nie wiem co było, a to zwyczajna chałupa. Jeszcze wczoraj Kasieńko to, Kasieńko tamto, a teraz już budzicie, gdy głupią durę ściska. Wszyscy oni tacy sami, każdy od całowania, od obiecywania, a jak przychodzi do szetaczki, nie ma żadnego. Temu najczarniejszemu z jabłów by duszę zapisała, byleby wreszcie tego jednego chłopca dostać. Jestem, Kasieńko, jak na zawołanie. A jaki ma być? Proszę, mamy na składzie wszystkie gatunki mężów. Brunetów, blondynów i rudych, tęgich i chudych, włochatych i łysych. Mocnych i słabeuszów, no mądrych i głupaków. Ale żech się zlękła, myślała, że to ten z rukami. A to tymczasem jakoś ścika ligan dworzysku. A gdzie mi tam swego trajkotania, kiedy nie ma tu czarta, co by mi tego chłopa na raju, jak ja chcę? A ja to co? Ty jesteś pyskacz i ugasz, a nie żaden czart. Tak? No to dotknij tutaj. Żebych tak zdrowa była, ten tu szczelnienny ma prawdziwe rogi. A tutaj? Ich chłost! A to teraz inaczej będziemy śpiewać! Panie Lucjuszu! Uszu, uszu! Ale co to? Głos naszej królewny. Ale dlaczego woła Lucjuszu, kiedy mnie Katarzyna na imię?
To diabelska babka mnie woła. Szybko, Kasiu, schowaj się w krzakach. Babcia bardzo nie lubi, jak chodzę z dziewczętami. Babciu, babciu, panie Lucjuszu. Ale choćbyś się, mimocie, miał rozerwać. Musisz obie panny jednocześnie obsłużyć. No chyba się rozdwoń. Trombolante mordamaro! Nareszcie, gdzie pan tak nagle znikł, panie Lucjuszu? To wasza miłość mnie szukała? Tak. Ale co panu do głowy przyszło, żeby pan wiedział, że szukam Kasi? To wasza miłość szuka Kasi, a woła Lucjuszu? To znaczy, że wasza miłość wcale mnie nie szukała. Nie, to znaczy tak, panie Lucjuszu. Ja jestem taka nieszczęśliwa, że już sama nie wiem, czego mam chcieć, a czego nie. No wiem, w domu zmuszają waszą miłość do małżeństwa, prawda? No, gdyby tylko do małżeństwa, ja bym się może nawet i chętnie za mąż przeszła. Ale z kandydatami na męża kłopot, no nie? Niech mi pan serca nie rani, bo ucieknę od pana. Jakaś to powiadał o tym chłopcu? Przed weselem się nie urwie? Mowy nie ma. A czego za to chcesz czekać? Czego? Tylko ty mi ten papierek podpisz, a natychmiast zjawi się pan młody. No i jeszcze drobnostka, podpisz własnokrwią. Aha, w tym coś jest. Żadnego podpisywania nie będzie. Bo wasza miłość to ma zły system. Jak ja szukam ładnej panny, to się nigdy z tym do pustelnika nie zwracam. A jak pan to robi, panie Luciu? Kiedy wasza miłość mnie wyśmieje. No co pan, żeby pan wiedział, że mi się pan od razu wydał bardzo sympatyczny i taki miły. No, powiedziałbym, ale mnie wasza miłość wyśmieje. Nie, skądże? Jest pan bardzo miły. No, to powiem. Bierze się kawałek papieru i na tym papierku wypisuje się dokładnie i szczegółowo, jak ten pan młody powinien wyglądać. Umiem to już na pamięć. No wyślij wasza miłość, teraz to już tylko podpisać i basta. I to wszystko? No nie, podpisać trzeba własną krwią. Ojej, ale to będzie bolało. Ależ to tylko takie malutkie ukłucie. I co potem? A potem to już nic. No chyba tylko tyle, że musiałaby to pani zanieść przed 11 w nocy do czarciego młyna. Ale tam straszy. Tam bajki dla małych dzieci. Jak tak, to ja bych to podpisała. A teraz zanieś to do czarciego młyna. Tam codziennie przychodzi sam Lucyfer. I na zajutrz masz zapowiedzi. Zapowiedzi? A wszystkie trzy naraz? Wszystkie trzy naraz, żeby nie przedłużać. To dobrze. Dzisiaj się to tam zaniesie, a teraz znać mi królewnę. Wącham? Czuję, że już jest blisko. Zawołaj na nią, a ja się tymczasem schowam, żeby nas razem nie widziano. Wasza miłość! Miłość! Gdzie żeś to, Kasiu, latała? I dziewka, że się zagadała z jedną starą babką, dowiedziała, że się siła pożytecznych rzeczy. Widzisz, ja ci to zawsze mówiłam. A ojciec scholastyk, jeśli idzie o dobrą radę, też jest nie do pogardzenia. A poradził panience ten stary grzyb coś mądrego? A poradził. Kazał mi wziąć kawałek papierku i napisać na nim, jakiego męża sobie życzę. Własną krwią, co? Kasiu, ty już posłuchiwała. Żebych tak zdrowa była! Ale jak mi jeszcze powiedzą, że trzeba to zanieść do młyna, do czarciego? Kasiu, mów mi zaraz, kto ci to wszystko powiedział? Ty ci mówię, mądra babka, a im kto? No przecie pustelnik. Kasiu, ale co to będzie? Tam we mnie straszy. Głupstwo, parę starych czartów nie może nam przecież w weselu przeszkodzić. Jeden może na kontrol. Idź jeszcze nie w czas, jeszcze się nie strasz. Dopiero koło 11:00. Jestem pan Lucjusz, diabeł pierwszej kategorii. Jakaś się panocku pierwszej kategorii? To kłaniam ci pięknie. My sobie do głupie w siostrze diabeł. Nie bawrałbym się też z wami, chamy wyleniały, gdybym do swojej robótki nie miał.
Dzisiejszej nocy czekam tu na trzy duszyczki. A to co za śni? Tu jest nasz rewier. No stary fryt klawiego! Zamówiłem tu sobie dwie śliczne dziewczynki na widok twojego śmierdzącego babciowy nogi zapas! Babu, ty się nie uwodzi. My tego nie mamy radzi. U nas się strasza także klawie bliskiego Mariaszka. Babów nam to nie ściągaj. O, ciekaw jest Zabiela, to żeście tym Mariaszkiem wygrali duszyczek. No, pochwalcie się, jaki macie obrót? Nie śmieszni, panotku, pamiętasz, jak my docenili wtedy tego młynarczyka? Ha, 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 to żeśmy ze nim pogulali. On mówi kontr, a ja mu re. Ale ja śmiem zapytać, kiedy to było? Niedawno. I całkiem niedawno. Jakie ze 100 roków nazwę. No, muszę powiedzieć doktorowi Salvernowi, jak wygląda młodzież piekielna w tych stronach. Ale żebyście wiedzieli, to karciarza mam też przywiodłem. Tego wam zostawię. Babci! Oj, zna się, że korupka się za mnie biorą. Przydałoby się choć troszeczkę tych ogni piekielnych, żeby człowiek w nogi nie marł. To on, tego wam oddam. Ale jak mi go chłopy do piekła nie przytaszczycie, to wolę. Nie miejcie strachu, ja mam pewne karty. Na każdej karcie mamy znaczek, on nam nie drapnie. A z tymi kobietami to ja zajmę się sam. Która godzina? 10:00. No to mamy jeszcze godzinkę czasu. Ja dzisiaj się odrobinę zrzemnę. A byłaś pod ławę, nie śmierdzielu, to połamie się pan Locjusz. Ale czy nie zaśpimy? Nie ma strachu. Budzik nastawiony. Jakoś ten diabeł nie nadchodzi? Co robić? Zdrzemnę się jeszcze. Za miłość nie ciebie boję. Tu nie ma ani żywej duszy. Kasiu, ja ci się przyznam, że mnie tu sami ludzie scholastyczy. A z tego właśnie miłość nie musi mi tłumaczyć. A jak będziemy mieć z tego jakieś przykrości? Jakie tam z tobą przykrości? Tylko przecież dwóch młodych dziewczynom nikt za to dziecię nie może, że się chcą przedeutać dostać. No chyba. Ale ja tam z tobą nie pójdę, ja tu na siebie zaczekam. Poczekają się z panem Bogiem, jeśli mi się że im tu będzie lepiej. Ale dadzą mi swój papierek, to go położę we młynie na stole wedle swego. Nasz, albo nie. Kasiu, proszę, dopóki nie jest za późno. Daj, ty mów. Trzymaj się, Marcinie, ja pójdę! A niech to kule bią. A to ci dopiero diabełek. O, przebaczą mnie. Ja żech tu przyszła wedle tej prośby u męża. A gdybym tak ja, jak ci się podoba, turkaweczko? Gdy ja była tam... O, przebaczą, ja żech tego tak nie myślała, bo wiedzę, nie, że spotkała w lesie tego Lucjusza. I on mnie namówił, żebym do was prośbę podała. A gdzie masz to pismo? Tu mam. To z czerwonym atramentem pisał? Pobrać tam, dyć to własną krwią pisane, przecież że chcę... Cały pank rozkrawiła, ale żebych nie zapomniała, tu jest jeszcze jedno pisanie od naszej królewny. Patrzcie, księżnik w tej disparandzie też nie zachciał amorów. No dobra, załatwione. Będziecie mężów mieć jak talala. A teraz chybaj do domu i królewnie pokłoń się ode mnie. Pokrętrze, pokornie całuję pani diabeł. Oj, głupie gęsi, macie szczęście, żeście na Marcina trafiły. I naraz cichusiko. O, jeżeli to jest ich cała ta sztuka, czuję, że się w tym młynie na dobre urządzę. Nie mogę, masz karty? Weź, woreczek dukatów, ja biorę drugi. Brr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 
kajaszka. Dawaj duszę, mieli chłopie! Pocałuj mnie gdzieś, kudłaczu, ja z tobą... Na duszę żadnego kontraktu nie ma. A jak ty mi konią łapę wyciągniesz, to cię tak zdzielę laką przez łeb, że raz nareszcie w tym parszywym życiu anielskich głosów. My nie pozwolcie, wielmożny panie, byśmy zagrali w Mariaszka. Co się Mariaszka tyczy, nie mam przeciwko temu. Mała daje. Ale o co będziemy grać? Co wielmożny pan może włożyć do gry? Nic więcej jak tylko swój honor. A to wcale nie jest mało, wyłap sery taki. Ha, 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 na to nie złokał nic, nawet jest głupszy diabeł. Rzekł, mała daje. I gdyby my taką duszyczkę zagrali... Już ci powiedziałem, że ci od mojej duszy wara! No, to będzie ciężko, to się grać musi. Nic tego, nie będzie grania. Ja
pieniędzy nie ma. Zbierajcie manatki i jazda dalej. Idę spać. Koprendowiec, posłuchaj, pożyczmy parę groszy. No tak, a ten dręb w akademii nas czeka na nas, tutaj będziemy dzisiaj. To ja ze swego pożyczę, przecież tak dawno nie grałem w Maryjaszka. Macie tu panie kawę i nie zatrzymujcie gry. A to znów co? Wy szwindlarze zatracone. Ej, jedna trochę na darta. Ja ci dam na darta, znaczone są. Takimi nie gram. Kamracie... Te są uczciwe, ty i będziemy grać. Ja ty mi nie gram. Kamracie, chociaż 3 razy w kółko. No dobre, ja daję. Jeśli ci obermańcy będą dalej grali, przywiodą piekło do bankructwa. O, my dorman faro, doktorze Solfernowie. Kolor. Wzywam cię. Dobra. 7 czerwieni. Kontrakt drugi. A grej na 7 dostę pozów nie bałku, żeś się nie przeliczył. Te są droższe. Kontrakt drugi. Bez kontraty, Kubermilu, doktorze Solferno się wzywa. Cholera, nie mogę, chciałbym tak jak poczekać. Potem ja z Dragon chcę nas zrujnować. To tu spowiadam, gołąbki wy moje. To niemożliwe. Dyć, ja mam 2 asy. Oj, ty, ja trudne, trudny gadu, no cały kapitał Boże. Tu, doktorze Solferno się wzywam cię po raz trzeci. No ja sobie z tą panu nie poradzę! Ja zastąd, durnie! Jak sobie możecie rozmawiać na obrażanie pana kamata tak głupim i bezmyślnym graniem? Pozwól, dostojny gościu, że się przedstawię. Jestem doktor Solfernus i przybywam, aby ofiarować tobie swoje usługi. Żeby tak prawdę rzec, panie doktor, to każdy diabeł piekłem śmierdzi. A z kim tu inny można w karty rżnąć? Jestem osobiście na pańskie usługi. Co by pan tak na oczko powiedział? Pewnie o duszyczkę byście zagrali, panie doktor, co? Czemu by nie? Widzi pan, panie doktor. Niech pan nie będzie dzieckiem, pan Dragon. Nie, ten z tym ogniem piekielnym to babskie floty, a dusza mogę pana zapewnić, że jest mniej warta od rybiego pęcherza. Jeżeli tak jest z tą duszą, to na nie warta gry, panie doktor. No to jak tak zagramy wobec tego ten pański kabat? O, kabat? Czemu nie? Ja stawiam 10 dukatów. No to gramy. Dosyć? Jeszcze jedno. Jest i trzecie. Kura, kabat diabli wzięli. Niech im służy. A jednak głupieć ciebie, ziemski robaku. Ten łach możesz sobie zostawić. Jezus Nie bardziej Maria. Interesują te cyrografy. Cyrografy! Jeszcze ode mnie wędrowcze? O duszę myślicie! Nie pleś wzór, dragonie zatracony! Bądź kontent, że z piekła samo wyszedł! I stuciu! A puścisz mi stąd? Jeśli wędrowcze tego łotra za swoich kamratów zaliczasz... To mój kamrat? Gdyś to jakaś oferma piekielna na kuszenie ludzi nasłany. I o cię tym kropidełkiem tak przeżegnam, tak? A teraz słuchajcie! Królewna Disperanda uroczyście przyrzekła rękę najśmielszemu księciu Izmaelowi? Nie o rękę idzie! Królewna duszę czartu zapisała! Jeśli to, co mówisz, wędrowcze, jest prawdą, wezmę na bezbożną dziewczynę ogień Boży i siarkę niebieską. O, brzmie ci wyklinać tu miecie, panie pustelniku! A ta jawno grzesznica Kasia też duszę zapisała? Już ci! Bo to już szatan na oszczęście z piekielnych widzę na nią. Kto piekł palec poda, ten na wieki jest stracony. Ale przecie niemożliwe, żeby takie 2 niewinne dusze na wieki w piekle przepadły. Nic, pogoniny, jeśli ja coś powiadam, to jak jest i koniec. Możesz ci i święty, pustelniku, ale ludzki człowiek nie jesteście, a to chyba jest grzech największy. Milcz, pogoniny, idź swoją drogę. Pójdę, pewnie, że pójdę. Ale gdyby ci pan rację przyznał, to bym się srogo na nim zabił. Dzień dobry, ojciec Cholestyku. Witam cię, aniele Torfilu. Co mi przynosisz? Panu przysyła ci chleb codzienny.
Chwała Panu na niebiosach, ale cóż ten niełeczku taki wściekły? Martwiłem się całą drogę z nieba. Snijał mnie strażliwa żałość. Co ty gadasz? Z jakiego powodu? Przecież wam aniołom niczego nie brakuje. Z powodu królewnic i sferandy. Duszę szatanowi zapisała. I to cię tak martwi? Jeszcze wczoraj dusze były czyste jak kwiaty białych lilii. Ładne mi lilie. Jak no idę sobie panny te popokutować. Ja wiem, że jesteś mężem uczonym. A ja? Zwykły niekształcony anioł z ostatniego chóru, nadającym się tylko do drobnych posyłek. Ale panna szmawia, że takie rzeczy należy traktować delikatnie i po ludzku. I dlatego myślę, że tak zupełnie ty racji nie masz. A ja wiem, że mam rację. W tej sprawie był u mnie jakiś włóczęga. Tak, wiem. Marcin Kabat. To była na pewno diabelska pułapka. Nie sądzę. Przepędziłem go, gdzie pieprz rośnie. Dlaczego raczej nie doradziłeś mu czego? Na ludzi trzeba tęgiego bata. Zły człowiek śniebi się w pustelniku. Z takim sentymentalizmem daleko byśmy nie zajechali. A kto się tam tak grze? A to ty, dragonie! Przespałeś się w czarci, mówię? Pewnie się przespałem. Co, moriaszka grałeś? A podejmiowie ręce odpadły i się karknąłem! No psia, duszę przegrałeś. Ja nic swoją duszę przegrałem. Dwie niewinne dusze ręknąłem kilku prosto w paszczę. Dziewczyny? Dziewczyny, młode i ładne. No co tam baby? Zawsze są fałszywe, tak czy tak? Sumienie mi dręczy, że wytrzymać nie mogę. Dlatego muszę maszerować do piekła. Pożycz mi swoje maczugi. Chyba mi tu interesu nie chcesz czuć? Cóż ci do tego pustego łba strzelił? Przecież ci tłumaczę, że muszę maszerować do piekła. Pożycz mi swoje maczugi, bo mój dybczak diabli wzięli. Kiedy tak, to ci pożyczę. A ty umiesz się tego słuchać? A daj, spróbuję. Zróbcie sobie co chcecie, ale chłopcami dać musicie. A ty co ma w lasie, żona ty kawaler czy kieliabeł? Kawalek jestem kasieniem, już im trzeba by zamęczył. Dzięki Bogu, że nie jest nareszcie u Helu. Czego ty szybko zbiegł? Chłopie. O, wąchaj, cmentarzem zalatuje. Ty żeś mi się tu w sam raz zjawił. Chłopca chcę, co ci na niego podanie oddała. Jak mi tu zaraz chłopca nie dasz, będzie się musiał sam ze mną żenić. Jeżeli mam nie spotkać co gorszego, to proszę bardzo. Ten mój to twój? No i ty, Kasiu, głupia, czyżem ja diabeł, czy co? Ty chłopie nie być głupi. Głupi z diabla jeden i do rozmowy się nie wtrącaj. Więc powiadasz, żeś nie diabeł? Nie jestem głupia, żebych ci tu wierzyła. To co ty robisz? Przyszedłem rozmówić się z doktorem Solfernusem. Królewna jest tu także? Gdzie tam ona nie ma takiego sprytu jak ja? Kiedy ten jej fałszywy książę z prześwięconą wodą uciekł, fajnę razem grona i leży tam już w pałacu. A kiedy ten mój chciał wziąć nogi za fas, skoczyła, że młoda Elżbiety wypuściła go się aż tutaj. A co z twoją duszą, Kasiu? Z duszą? Jeszcze żech nie patrzyła. Ale myślę, że siedzi we mnie galanto. No to nie jest jeszcze za późno. Gdzie jest doktor Solfernus? Ja za nim chodzę. Te, bo cię tak pożegna, że cię diabli wezmą. Gdzie jest doktor Solfernus? Ubierze buba na konferencji. No, Kasiu, idziemy, już my go znajdziemy. Trzymaj nas! To była straszna kompromitacja, wasza wysokość. A wszystko dlatego, że doktor Solfernus jest zwariowanym reformatorem. Mnie mocha na nosie siedzi. Dlaczego nie wydaczcie jakiegoś rozporządzenia?
żeby mochy na mnie nie pszczyły. Każdy mocha, która poważy się pszczeć na moją wysokość, niech natychmiast zostanie skluczona o głowę. Mów dalej, Belialu, mnie się przy tym bardzo przyjemnie drzemie. Kłaniam się i niżenie waszej wysokości. Spieszę złożyć waszej wysokości sprawozdanie. Kto to przyszedł? Szorfeliusz? Szorfeliusie, powiedz muchom, żeby nie pszczyły na mój nos. Jak ja mam panować, kiedy mam muchę na nosie? Sprawozdanie pan kolega przynosi. Moje serdeczne kondolencje. To nieprzyjemny wypadek. Już słyszeliśmy coś nieco o pańskiej żeniaczce. Wie pan, drogi doktorze, że to nie ma niemal żadnego znaczenia. Cyrografy na dwie dusze mam w kieszeni. Bez względu na to, czy doszło do ślubu, czy też nie. Ale przynoszę miłościwym uszom waszej wysokości ważniejsze sprawy. Przeprowadziłem nagłą kontrolę naszej placówki B3456, znanej jak poczarciły. Stosunki, jakie tam zastałem, są wręcz groteskowe i absurdalne. Myślałem, że mnie paraliż tknie ze złości, kiedy znalazłem tam trzech przedpotopowych cymbałów, którzy z nieprawdopodobną głupotą zajmują się straszeniem. To dobrze, to bardzo dobrze. Tylko dajcie mi święty... Dajcie mi wszyscy spokój. Jak to, panie kolego? Ta placówka ma wcale dobre wyniki. Wasza wysokość, nie będę tego tajć. Jak tak dalej pójdzie, piekło zbankrutuje. To dobrze, to bardzo dobrze. Tylko dajcie mi wszyscy spokój. Niech się pan nie bawi fałszywe proroctwa, panie kolego. Piekło jest wieczne, jak to panu zapewne wiadomo. Ale już wkrótce karaluchy będziemy żerli z tej nędzy. Karaluchy wcale nie są takie złe. Konfermus, dowędnij się! Czemu mnie budzicie? Tak mi się dobrze spało. A, tu jest ten doktor z podziemnej gwiazdy. Kto to jest ten stary pan? To jego wysokość Belzebub. Na kolana przed nim wędrowcz, oddaj pokłon jego majestatowi. Zaraz, zaraz. Do tego padania nam trochę nogi zasztywne w kolanach. Czego chce ten chłoptaszek, Szorfeliusie? Panie książę, znoszę skargę na tego oto doktora Solfernusa, że z kieszeni kowata ukradł dwa papierki. I odnoszę się do pańskiej sprawiedliwości. Jak to, panie kolego, kradzieże kieszonkowe też należą do psychologii? A to dopiero! Odpiłem konkurencję na dwie dziewicze duszyczki, a ci stecznicy zarzut mi z tego robią. Dziewicze duszyczki? Ja bardzo lubię dziewicze duszyczki, bardzo. Gdzież one są? Niechże się im przypatrzę. Wasza wysokość, oto odnośne cyrografy. Tę duszyczkę to ja rezerwuję na mój wyłączny użytek. Borany, być to jest nasze pisanie. Zamknij gębę, Kasiu! Niech się dzieje wola Boga! Dusz, już żaden pies rogaty do łap nie dostanie. Sardeni kuwertynego! Kasiu, te diabły zaczynają czarować. Podaj mi prędko widły. A, czerności piecze! No i widzisz, głupcze? Teraz jesteś bezbronny. Hej, służba, chodźcie tu, wrzućcie podam gorącego pieca. Stop! Ja pana kabata znakomicie rozumiem. Nie chcę wydać cyrografu, bo się nie boi. Ale jeżeli się przestraszy, wydaje natychmiast. Sprawa jest prosta. Pokażemy panu kabatowi, co to jest strach. A to nawet ciekaw. Pozwolę sobie przedstawić panu rzecz, której pan jeszcze nigdy w życiu nie widział. Nazywa się to u nas Madejowe Łoże. Znakomity przyrząd. Sam się pan przekona. Zrobimy więc tak. Jeżeli za 3 minuty nie odda mi pan tych cyrografów, znajdzie się pan na tym owym wspaniałym łożu. Dorte warto trento tanto. Niech pan łaskawie spojrzy, panie kabat. Zapatrzenie się u nas nie płaci, panie kabat. Niech was zaraza! I co pan na to, panie kabat? Możecie sobie powinszować, żeście zobaczyli, jak się pierwszy raz w życiu marci kabat z piekła. Więc proszę, cyrografy! Biedne dziewuchy! Niech się pan tylko nie namyśla, bo... Ale przecież niemożliwe! Liczę tylko do 3! Żeby coś takiego... Raz, dwa... Na żywych ludziach... 3, koniec! Nie, jeszcze raz nie! Myślicie sobie, że przez ten strach ja zgłupieję i zbaranieję? Że zostawię te dwie niewinne dziewuchy? Takiego wstydu sobie nie zrobię! Patrzcie! Już po wszystkim!
Dwie dusze uratowane, a ze mną możecie robić, co się wam żywnie podoba. A nawet na to Madejowy Boże. Słuchaj, brać go! Marcinie, jesteś człowiek sprawiedliwy i pan mój upodobał cię sobie. A panom, doktorze Solpernusie i doktorze Belialu, rozkazuję najsurowiej. Puśćcie Marcina Gabata w pokoju. To jest wkraczanie w nasze uprawnienia. Krzywda nam się dzieje. Jeśli nie wydacie Marcina dobrowolnie, targnie tu zaraz gwiazda niebieska. Wuda! Nie żyją drakowy! Pan Bóg przyciągnie i zapomniał! Przecie mi się to śniło? Przecie ja naprawdę w tym piekle byłem. Oj, ten anioł wyciągnął mnie z największej biedy. O psia! Cześć, to chata zboja. Hej, zboju! Wracam prosto z piekła! A co byś ty widział w tym piekle? Widziałem, jakie tam łóżeczko dla ciebie przygotowali. Nie strasz mnie, chłopie, bo ja już tak cykorię czuję. A co to za łóżeczko? Sam zobaczysz. A na nim stoi napisane. Sarka, farka, łobuz i kanciarz. Cały się mokry zrobiłem, jak ja mnie zobaczył. Marcinie, Marcineczku, co ja teraz biedny zrobię? Na miłosierdzie Boże. O, jak grzesznik, pomóż poraczać. Po co ja to pałę do ręki brał? Dobrze by było, żeby się teraz ten goździec przed wami zjawił. Kto by zobaczył, jak to ja dałem szkołę grzesznikowi. Wołałeś mi, Marcinie? Obsiad! O, niech pan wybaczy, panie anioł. Ale ja sobie tak pomyślałem, że dobrze by było, żeby i pan tę hecę zobaczył. To ty myślisz, Marcinie, że to jest hece? Jeszcze jaka. Zbujałem tego knajoka, że się na to piekielne łoże dostanie. Naugałem, że mu... Wcale mu nie ugałeś, Marcinie. Jak to? Tego zbujaczeka naprawdę Medejowy łoży. Teraz to się pan chyba ze mnie nabijasz. Trudna sprawa. Posłuchaj mnie, aniołeczku. Poleć tam na górę, klęknij przed tą najwyższą instancją zamiast mnie i powiedz. Marcin Kabat kłania się pięknie i bardzo, bardzo prosi o łaskę dla tego kiepskiego bandziora. Tylko dla ciebie to zrobię, Marcin, już lecę. A ty mi tu klęknij i tłuczyłbym o ziemię, bo ja tę twoją sprawę posłał do najwyższej instancji. Zaraz tu będzie z powrotem. Kto? Jeden mój znajomy, anioł. Anioł? A to ja się muszę do porządku przygotować. Już ty mordo zatracona. Marcinie, pan nas powiódł po trochę. Uklęknij tu zaraz grzeszniku i posłuchaj Bożego wyroku. Jeżeli naprawdę chcesz zmazać swe winy, pozostań tu klęcząc o głodzie i pragnieniu. W tym miejscu, gdzieś popełni swoje szkradne uczynki. I proś przechodzących tędy ludzi, aby ci przebaczyli miłosierdzia Bożego. Litości, litości! Nie skamla i bądź kontent, żeś tanim kosztem z tego wylazł. Sprawuj się dobrze, a ja idę dalej swoją stronę. A ciebie, Marcinie, panna zawiadamia. Nagrodę męstwa może wyrazić trzy życzenia, a każde z nich będzie natychmiast spełnione. Litości, litości, co ja nie zrobię? Miłosierdzie Boże, a to ty, Dragoli. Ty mordo zatracona, ty bezwstydniku. Ty wydrzy duszo, ty misiercze, ty paskudo! Marcinie, nie gniewa się na mnie tak mocno! Ty łajdaku! Ty bezstydniku, ty hultaju! Marcinie, co cię napadło? A teraz krzycz, chciałem sprać Marcina Kabata. Marcinku, może lepiej nie, ja się wstydam. Krzycz mi się za Jakuba! Chciałem sprać Marcina Kabata! No! Teraz już se nikt nie może pomyśleć, żeśmy są w zmowie. Słuchaj, zbuju! Ja jestem jedyny człowiek, który był przez ciebie napadnięty, a który nie boi się przyjść na to miejsce. A jesteś jeden jedyny, Marcinie. Więc tani szczęśniku, ja ci to piekielne łoże daruję. No to buźka. Aniołeczku, a dokąd to wiedziecie tego heretyka? To z łaski przebaczenia. Jak to? To z nim jest wszystko w porządku? To twoja zasługa, Marcinie. Trwaj mnie, panie anioł. Ale ja mam względem niego całkiem inne projekty. A ja ci powiedzieć nie mogę, Marcinie, no chyba, żeby... Co chyba? Żeby było to jedno z twoich trzech życzeń. No jasne jak słońce, że to jest moje życzenie. Choć drogie. Tu go macie, wróćcie go się boję się pęta, to mi dopiero anioł. U nas była wielka uroczystość. Pamiętasz te dwie dziewczyńskie dusze, co to od naszego pana prosić chodziły? Królewnej Tyłkasie, mam nadzieję, że je pomienię piekielną lizą. Zostały wyrwane w piekło, a jeśli się nie popsują, otworzą się przed nimi bramy niebieskie. Co? Przed tymi rozpustnicami? Co ty pleciesz, a nie, nie? Tak, a nie inaczej. Kolega Aniu mówi prawdę. Kasia do nieba? Ja też. Ja chyba zwariuję. Nie, nie, pan Bóg jest niesprawiedliwy. Wycha diabelska przez ciebie przemawia, pustelniku. Nie ma w twoich piersiach ludzkiego serca. Przybądźcie moce piekielne. Oto zamknąłeś sobie tego do dzienniku. Jest was nim! Powstrzymaj te piekielne maszkary, aniołeczku!
bym to z tym obłudnikiem troszkę inaczej postąpił. Jakie masz życzenie, Marcinie? Ci dwaj tu, zbójca i pustelnik, całe życie byli wrogami ludzi. Niech im za to też dziecko posłużą. Ruszę, pustelniku, bierz się do roboty. No to śmierć jest sąd nad tymi dwoma dokonał. Jesteś zadowolony? Jeszcze, że nie miał czym fajkę robić. Niech się stanie. Marcinie! Marcinku! Marcineczku! Przecież jak się dogonił Czarusieńką drogę! Za tobą lecę, Marcinie, mój złoty! Chodź, mego piekła. Już się do końca życia ani na krok od ciebie nie ruszę. A co ja z tobą robię? Za żonę se mnie musisz wziąć. Widzisz, mi to w samym środku piekła na wszystkie świętości przysięgał. Ja cię tak kocham, żebyś cię w tej miłości udusiła. Kolego złoty, uratuj mnie od tej ognistej dziewuchy, bo mnie udusi. A tego też ci zrobić, Marcinie, nie mogę. Ale to jest moja ostatnia prośba. Ostatnia prośba? Ostatnia prośba, to mi przecież ty to nie fajce. I tak się dziwnie na koniec ta komedia obróciła. Zbuja i świętoszka, żebym od piekła uratował. Za to teraz sam będę miał piekło z Kasią.